Cześć, jestem właśnie po treningu. Teraz przydałoby się, żebym wziął zimny prysznic i zjadł coś. Więc widzimy się, jak skończę. Jestem już po treningu. Jestem też po drugim śniadaniu. Teraz będę jeszcze obiad jadł. No i muszę zrobić zadania, bo mam za godzinę wyjść. Więc dajcie mi chwilę czasu. Zaraz się widzimy. Wróciłem ze szkoły i dzisiaj już mieliśmy wstęp, konflikt, nie, wstęp dzisiaj mieliśmy, teraz będzie konflikt i później będzie morał z zakończeniem. Dzisiejszy dzień był jednym z lepszych dni, ponieważ ćwiczyłem rano i dzisiejszym celem vloga jest ćwiczenie. Spróbujcie ćwiczyć. Na te pół godziny takie różne ćwiczenia i sobie urozmaicajcie. Krótka rozgrzewka wystarczy do takich podstawowych ćwiczeń. Będziecie się później lepiej czuć. Po prostu ćwicząc, czujecie, że robicie coś pożytecznego dla siebie. I może wam to pomóc i będziecie mieli takie uczucie, że zrobiłem to i będzie lepiej, nie? I tak codziennie ćwicząc, można tak zauważyć powoli jakieś efekty. Jest to dosyć dobre podejście do życia i jeżeli mentalnie się tak nastawimy, to możemy osiągnąć bardzo dobrą sylwetkę, a nawet samo poczucie będziemy mieli bardzo dobre. Babcia mi dała taki gruby kot. Z owcy jakiejś konkretnej taki, jak widać, materiał. To jest na zimę, ja teraz nie będę tego używał. Szczególnie, że mam tu palone. Ale dzisiejszy cel jest właśnie ćwiczenie. Dlaczego? Bo, tak jak już mówiłem, możemy się lepiej czuć i możemy mieć lepszą sylwetkę. Po prostu. Dzień po prostu, najlepiej nawet jest zdrową żywność, dużo owoców szczególnie, warzyw, bo nawet będzie nam się lepiej, jeżeli jemy fast foody, słodycze, po prostu się obżeramy i po prostu po zapchaniu się nie mamy po prostu ochoty na nic, bo jesteśmy zapchani i mamy takie uczucie, no nic mi się nie chce, na tej zasadzie ja tak mam na przykład. Dlatego starać się najzdrowiej odżywiać przede wszystkim. Wiem, że to brzmi tak z mojej strony dziwnie, ale możecie spróbować i powiedzieć, czy to działa. Ćwiczenie codziennie, ale tak wiecie, podchodząc do tego dobrze, wstawać na przykład rano, jak tylko możecie na przykład wyjść na spacer. Też dobra sprawa. Korzystać tak jakby z życia, jak tylko możemy i dbać o siebie. Bo ja im jestem starszy, tym bardziej jakoś rozumiem to wszystko. Tak dopowiem, że dawno czytałem książkę. Jakoś nie miałem na to czasu, a zamiast dać lektury wolałem robić inne rzeczy, bo lektur nie lubię czytać. Jak ktoś mnie zna, to o tym bardzo dobrze wie. Więc dzisiaj stwierdzam, że jak zmontuję tego vloga i go będę wrzucał, to na czas wrzucania przewiduję tak 20-30 minut będzie. 30 minut to jest naprawdę wystarczające, żeby poczytać sobie książkę. To jest taki plan mój na wieczór. Autofokus, bo nie wiem, czy to jeszcze tak ma być. No nie oszczę nad autofokus, dobrze. Teraz lepiej, na pewno. Więc w tym odcinku właśnie mam nadzieję, że zaczniecie coś ćwiczyć, starać się zdrowo odżywiać. Ja sam nie powiem, że nie jem w ogóle słodkiego, bo zdarza mi się, że zjem. Nawet czasami z dużo mam zły humor. Czekolada jest też dobrym, taka na przykład gorzka. Też pomaga, na przykład jeżeli chcemy się skupić i tak dalej. W ogóle czujemy się po prostu lepiej, bo takiej kostce czekolady małej wystarczy. Więc warto szukać w życiu takich punktów, gdzie nam się lepiej po prostu żyje i się lepiej czujemy. Szczególnie jeżeli mamy takie podejście do życia, że się dużo zamartwiamy, to warto wychodzić gdzieś na spacery i starać się dużo robić. Zawarać sobie dzień
różnymi rzeczami, czytaniem książki, takimi rzeczami, żeby tylko nie siedzieć i się nie nudzić. Bo jeżeli się nudzimy, to naprawdę różnie to bywa i możemy mieć na przykład takie różne myśli, na przykład, że marnujemy czas, siedząc bezczynnie, po prostu. Więc jak marnujemy czas, to bardziej się tak czujemy źle. I to się wszystko tam nawarstwia. No i się okazuje, że nic nie robimy. Więc w tym odcinku Wam dziękuję za wytrwanie do końca. Widzimy się już jutro. Wczoraj był 131 vlog, czyli 31 dni już vlogi kręcę. Jest to miesiąc, dzisiaj będzie 32. Zostało do końca vlogów 99 z tym. Jak tego wrzucę, to będzie 99. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca i będziemy się dobrze bawić różnymi komentarzami, opiniami na różne tematy. Widzimy się jutro, trzymajcie się, cześć. Jutro jest piątek, więc koniec tygodnia coraz bliżej. Ostatni piątek w tym tygodniu. Cześć.